Jestem zwolenniczką zasady, żeby specjalnie nie szukać jakichś niesamowitych tematów, tylko rozejrzeć się wokół i czerpać z codzienności. W moim przypadku często jest tak, że te tematy na opowiadania czy felietony przynoszę po prostu z miasta. To znaczy, jadąc autobusem, wsłucham się, no dobra, mogę powiedzieć szczerze, podsłucham jakąś rozmowę i wtedy mam już specyfikę języka, różnego rodzaju wyrażeń, które zostały użyte przez ludzi, albo na przykład idę, nie wiem, placem, jakiś budynek mnie szczególnie zaintryguje i wtedy wokół niego zaczynam budować historię. W związku z tym tak naprawdę te tematy, mówiąc szczerze, leżą na ulicy.